Szczęść Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj w Duchowym Espresso historii zatytułowanej Krótkie spotkanie. W kinowym klasyku zatytułowanym Krótkie spotkanie pewna złudzona gospodyni domowa i pewien lekarz rejonowy spotkali się na stacji i zakochali się. Na koniec zrozumieli, że nie ma dla nich wspólnej przyszłości. Postanowili się rozstać. Tego wieczoru mąż Laury, gospodyni domowej, powiedział jej: długo cię nie było. Tak, odpowiedziała. Dziękuję, że wróciłaś. Najważniejsze są powroty. Najważniejsza jest wdzięczność. Czy potrafimy dziękować za to, co mamy? Za to, co nas spotyka? Za to, co doświadczamy? Może czasami nie doceniamy siebie. Nie doceniamy naszych najbliższych, naszych relacji przyjacielskich, rodzinnych, koleżeńskich. I często doświadczamy wdzięczności za drugiego człowieka dopiero wtedy, kiedy go nie ma obok. Kiedy poczujemy jego brak. I uczmy się być wdzięczni. Uczmy się dziękować i doceniać tych, których obok siebie mamy. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.